Witajcie w ostatniej części naszego cyklu o grze akordowej. W tym odcinku połączymy wszystko, czego nauczyliśmy się w poprzednich częściach, więc jeżeli któreś z tamtych umiejętności sprawiają Wam jeszcze problemy, powinniście do nich wrócić i jeszcze poćwiczyć. Zaczniemy od połączenia naszego bicia z dwoma akordami. Akordy mogą być dowolne. Dobrze by było, żebyście na pierwszy raz wybrali takie połączenie dwóch akordów, które sprawia Wam najmniej problemów. Weźmy na przykład akord E-dur i akord A-dur. I teraz zagramy i jedno powtórzenie naszego bicia dla przypomnienia. Raz i dwa i trzy i cztery i na akordzie E. I później w tej króciutkiej przerwie między ostatnim i kolejnym raz zmienimy akord na A i zagramy jeden takt i jedno powtórzenie naszego bicia na nowym akordzie, czyli bardzo powoli. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i znowu. Przy okazji widzicie, dlaczego w drugiej części tak naciskałem na to, żeby wszystkie palce podały w tym samym momencie. Jest naprawdę niewiele czasu na wykonanie tego ruchu. A przecież nie grałem wcale aż tak szybko. Gdybyśmy to trochę przyspieszyli, ruch naprawdę musiałby być błyskawiczny. Jak zabrać się do nauki takiej zmiany? Jeżeli zmiana grana w ten sposób, jeszcze z drugiego odcinka, nie sprawia Wam problemów, to możecie na przykład spróbować, ponieważ w naszym przypadku to będzie zmiana od uderzenia w górę do uderzenia w dół. Więc możecie spróbować grać bardzo powoli. Pierwszy akord jest uderzeniem w górę i wyobrażamy to sobie jako ostatnie uderzenie z całego bicia. I nowy akord. Jeżeli bicie nie sprawia Wam problemów, to możecie na przykład zrobić coś takiego. Czyli 4 i raz i 2 i 3 i 4. Możecie też wziąć to pierwsze króciutkie bicie, którego się uczyliśmy, czyli raz i dwa i raz i dwa i na czymś takim poćwiczyć daną zmianę. Raz i dwa i raz i dwa i raz i dwa. Pamiętajcie, żeby dać sobie tyle czasu, czyli tak zwolnić to bicie, żeby Wam po prostu wychodziło. Czyli nie ma nic złego, przynajmniej na początku, w zagraniu. Raz i dwa i ale jeżeli musicie zwolnić jeszcze o wiele bardziej, to chyba trzeba wrócić do ćwiczeń z drugiego odcinka, gdzie prawa ręka jeszcze nie pracuje, a lewa sama w sobie pracuje nad szybkością. Jeżeli to już Wam wychodzi, to spróbujcie zagrać całe bicie. I dwa, i trzy, i cztery, i zmiana. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i zmiana. Tak w kółko, dopóki nie stanie się to dla Was swobodne. Jest to najprostszy rodzaj zmiany, ale często zdarza się też tak, że nie zmieniamy w piosence akordów po całym takcie, ale zmieniamy na przykład w połowie taktu, dlatego że mamy dwa akordy na takt. I wtedy będziemy musieli wstawić zmianę w lewej ręce w połowie tego naszego cyklu. Czyli w sytuacji, w której mamy raz i dwa i trzy i cztery i połowa to byłoby trzy, czyli uderzenie puste i dopiero na trzy i byłby nowy akord, czyli na przykład raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Ale bardzo często w takiej sytuacji w piosence o wiele lepiej będzie nam pasować, jeżeli przesuniemy zmianę o jedno uderzenie wcześniej. Czyli
Raz i dwa i trzy i cztery. Czyli zaczynamy nowy akord już na dwa. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Jeżeli już myślicie o raz, dwa, trzy, cztery w czasie gry, czyli wiecie, gdzie są części mocne, gdzie są części słabe, gdzie jest początek taktu, to nie musicie grać za każdym razem przez wszystkie struny. Czyli wersją najprostszą jest po prostu. Za każdym razem uderzam wszystkie struny. Ale tak naprawdę ten taki brzmiący bas musi się znaleźć tylko na nasz raz. A później możemy zagrać przez mniejszą ilość strun, choćby po to, żeby wprowadzić pewną różnorodność w naszym brzmieniu. Posłuchajcie, jakby to mogło brzmieć. Co ja tu tak właściwie robię? Na raz, czyli na pierwsze uderzenie nowego akordu, gram przez wszystkie struny i akcentuję bas. Natomiast na pozostałe uderzenia ograniczam się do 3-4 strun z dołu. Muzycznie z góry. Czyli traktuję E-dur grany przez wszystkie struny tak, jakby był grany tylko przez struny 4. Zauważcie, że nasza szósta struna ciągle brzmi, więc ciągle mamy poczucie, że mamy pełny akord, ale efekt jest trochę inny. Możemy też na przykład zagrać na każde raz, dwa, trzy, cztery uderzenie przez wszystkie struny, a uderzenia powrotne tylko przez struny wiolino, czyli pierwsze trzy struny, czyli... I w ten sposób możecie modyfikować to nasze podstawowe bicie, tak żeby uzyskać różne efekty. Ok. Teraz spróbujemy połączyć to wszystko w piosenkę. I piosenką będzie znana piosenka harcerska Ogniska już dogasa blask. To, co musicie zapamiętać, ma 8 taktów. Czyli 8 razy będziecie musieli policzyć raz, dwa, trzy, cztery i dopiero potem wszystko nam się zapętli. Prawa ręka przez cały czas gra nasze ulubione bicie. Natomiast lewa przez te 8 taktów zmienia akord. Możemy zagrać tę piosenkę w wielu różnych tonacjach, tak żeby dostosować ją do na przykład wysokości naszego głosu, jeżeli chcemy to zagrać i zaśpiewać jednocześnie. Ewentualnie możemy wybrać taką tonację, w której akordy po prostu najbardziej nam pasują, bo jest nam je najłatwiej złapać. No ale zobaczmy. Zaczniemy od tonacji C. I będziemy tutaj mieli akordy C, akord G i akord F. Z tych trzech akordów ułożymy całą piosenkę. Pierwszy takt to jest C. Teraz G. Nie. Teraz dwa akordy w jednym takcie. F, G i w ostatnim takcie C. Jeszcze raz teraz zliczenie. Raz i dwa i trzy i cztery i 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 raz i dwa i trzy. To, co teraz zagrałem, ta forma ośmiotaktowa, to jest zwrotka. W refrenie, który ma trochę inną melodię, akordy są dokładnie takie same. Kolejność jest taka sama. Czyli jak widzicie, jeżeli przerobiliście wszystkie poprzednie etapy tego naszego szkolenia, to teraz pozostaje to wszystko tylko połączyć ze sobą,
wyćwiczyć te zmiany, które są potrzebne do tej określonej piosenki. No i możemy taką piosenkę grać. Tak jak mówiłem, możemy tę piosenkę zagrać też w innych tonacjach. I pokażę Wam szybko, powiedzmy po jednym razie, jak to będzie wyglądać. W tonacjach G, D, A i w E. W E nie będziemy grać, dlatego że tam wystąpi akord, którego jeszcze nie braliśmy. No dobrze, to tonacja G. Tonacja D. I tonacja A. Zauważcie, że akordy się zmieniają, ale ciągle jest to ta sama piosenka. Jest ona ta sama, dlatego że relacje między tymi akordami, odległości powiedzmy, się nie zmieniają. Wynika to z tego naszego szeregu C, D, F, G, A, H, C. I zauważcie, że odległość między C i G jest taka sama, czyli między dwoma pierwszymi akordami, jest taka sama jak w ostatnim przypadku między A oraz E. I tu jest to 5 przeskoków. C, D, E, F, G. Da? I A, H, C, D, E. Chociaż w tym przypadku to by było A, H, Cis, D, E. Tak, A, H, Cis, D. Dwie rzeczy, na które chciałbym Wam zwrócić uwagę w tej piosence. Po pierwsze, zauważcie, że akordy zaczynamy na raz. Ale śpiewać zaczęlibyśmy odrobinę wcześniej, na tak zwany przedtakt. Bo właśnie tam wypada sylaba O, prawda? Zaczynamy od O, gni, ska. I to gni będzie dopiero na pierwszy akord, czyli O, gni. Graliśmy w C. O, gni. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, bo gdybyśmy próbowali zaczynać śpiewać równo z pierwszym akordem, to po prostu nigdy byśmy się nie zgrali. Kolejną rzeczą jest to, że w zależności od tego, który zestaw akordów wybierzecie, czyli w której tonacji zagracie, będziecie zaczynać od innego dźwięku. Na przykład w C-dur to będzie to. To będzie nasze O-ni. W tonacji G to będzie pierwszy dźwięk. W tonacji D to będzie inny dźwięk, w tonacji A jeszcze inny. Więc za każdym razem zastanówcie się, jak na jakiej wysokości musicie zacząć śpiewać, żeby dostosować się do tego akompaniamentu. Na samym końcu najlepiej jest skończyć na pierwszym uderzeniu ostatniego taktu. Czyli zacznę od ostatnich czterech akordów. Zwolnienie tuż przed tym. Ewentualnie możecie po tym, jak śpiewanie się zakończy, powtórzyć jeszcze ostatnią linijkę, już tym razem bez śpiewu, i wtedy zrobić to delikatne spowolnienie i skończyć na ładnym, pełnym akordzie. I jeżeli stwierdzicie, że piosenka Ognisko już do Gasa Blask wychodzi Wam tak, jak powinna, czas przejść dalej. Nie jest to wprawdzie do końca przedmiotem tego cyklu. Tutaj zatrzymujemy się jak gdyby w tym miejscu, ale mam dla Was parę sugestii, parę porad odnośnie tego, co robić dalej.
przede wszystkim repertuar. Ogromnym zasobem dość łatwych piosenek do akompaniowania na gitarze jest polska piosenka harcerska. Jest masa śpiewników, zarówno papierowych, jak i internetowych, w których dostaniecie tekst, akordy, czasem nawet z poszczególnymi układami. Czasem są tam bicia, bo nie każdą piosenkę chcemy przecież grać tym samym biciem i czasem będzie się trzeba nauczyć kolejnych. Czy wreszcie melodia zapisana, czy to w nutach, czy w tabulaturze. Oczywiście nie ze wszystkich z tych rzeczy skorzystacie, szczególnie jeżeli na przykład nie potraficie czytać nut. Ale taki śpiewnik na pewno będzie kopalnią fajnego materiału. Jeszcze większą kopalnią materiału do grania jest internet. Bez problemu znajdziecie tam akordy do dowolnej piosenki. Tylko pytanie, czy jest to piosenka na tyle prosta, żebyście byli w stanie ją zagrać. Tutaj przydają się wszelkie listy pokroju piosenki na dwa akordy, piosenki na trzy akordy, cztery, gdzie możecie stopniować ten poziom trudności. Szczególnie jeśli chodzi o zachodni materiał, to polecam wpisywać te frazy po angielsku, czyli na przykład Three Chord Songs. No dobrze, znaleźliście już wersję tekstową takiej piosenki. Macie na przykład tekst i nad linijkami tekstu macie symbol akordów. Co dalej z tym zrobić? Przede wszystkim spróbujcie, bo całkiem możliwe, że na ucho wszystko doskonale wam wejdzie. Ale jeżeli nie, to będzie trzeba zastanowić się, jak długo ma trwać który akord. Najprościej jest usiąść do takiej piosenki z kartką papieru, kiedy już wiecie, jakie akordy są grane. Zastanowić się, gdzie jest raz, czyli od którego miejsca zacząć liczyć nasze raz, dwa, trzy, cztery, albo raz, dwa, trzy, jeżeli jest to piosenka na trzy. I zastanowić się, jak długo wytrzymywany jest który akord. Czy mamy raz, dwa, trzy, cztery i na kolejny raz jest nowy akord, czyli na przykład dany akord jest przez raz, dwa, trzy, cztery i kolejny raz, dwa, trzy, cztery, przez dwa takty, przez trzy takty. Sytuacje mogą być różne. Czy też na przykład akord zmienia się w środku taktu. I w ten sposób, taką notacją taktową, spróbujcie zapisać sobie taki utwór. Taktową, czyli że każda taka komóreczka to jest jeden takt, to jest jedno raz, dwa, trzy, cztery, czyli jedno powtórzenie naszego bicia. Jeżeli w materiale, którego chcecie się nauczyć, są symbole akordów, których nie znacie, jeżeli wpiszecie w internet ten symbol i dopisek akord, gitara, guitar chord, cokolwiek innego, wyskoczą wam na pewno diagramy tego, jak zagrać dany akord. Niestety w symbolice akordów, czyli w tym, jak zapisane są dane akordy, jest duży nieporządek. Dlatego nazwa tego samego akordu, dlatego ten sam akord może być nazwany na wiele różnych sposobów w takim tekście i tu po prostu trzeba nabrać trochę doświadczenia w tym różnorodnym nazewnictwie. Wreszcie polecam wam też zerknąć na YouTube'a, gdzie możecie znaleźć lekcje ludzi pokazujących, jak zagrać tę konkretną piosenkę. W tym cyklu to wszystko. Pamiętajcie, że jest to tylko początek, dosłownie zadrapanie powierzchni tego tematu, więc jest tu masa miejsca na samodzielne poszukiwania i próby. Życzę wam powodzenia i wszystkiego dobrego.